pani Bożena Kamińska, pani poseł Bożena Kamińska po triumfie w konkursie na parlamentarzystę 2015 roku. Jak to się stało, że pani zajęła tak wysoką pozycję? Panie redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystko zależy od ludzi, od wyborców. Ja jestem mile zaskoczona, że ogłoszony konkurs przez media regionalne, media Press Polska, spółka z o.o., która ma swoje regionalne dzienniki, tygodniki na terenie wszystkich województw w kraju, ogłosiły taki konkurs na najlepszych parlamentarzystów, na ocenę parlamentarzystów 2015 w związku z zbliżającą się końcówką siódmej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na 18 parlamentarzystów, w tym również jest europarlamentarzystka pani profesor Barbara Kudrycka. Głosujący, jestem przekonana, że to są moi wyborcy, byli obecni. Wolą tych głosów stało się, że zajęłam drugą pozycję w tym plebiscycie w województwie podlaskim. Bardzo się cieszę. Jest to też pierwsza pozycja, jeżeli chodzi o parlamentarzystę Platformy Obywatelskiej, którą reprezentuję. Chciałam bardzo gorąco wszystkim podziękować, którzy zechcieli wysłać na mnie swoje SMS-y, swoje głosowania przez internet, przez Facebooka, bo takie możliwości były. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ale również zobowiązanie, że liczą Państwo na moją aktywność, na moją pracę. Również wszelkie głosy krytyki, bo takie też w kierunku mojej osoby trafiają, biorę bardzo pod rozwagę i z mojej strony mają Państwo deklarację, że te zastrzeżenia i te uwagi, które są do mnie kierowane, są przeze mnie bardzo solidnie i dosyć dogłębnie rozpatrywane i mam nadzieję, że ich będzie jak najmniej. Natomiast wszystkim tym, którzy mi zaufali i oceniają moją aktywność pozytywnie, bardzo dobrze, jeszcze raz gorąco, serdecznie dziękuję. Ja dziękuję i gratuluję jeszcze raz, bo to było tak, że były głosy na plus i na minus. Tak. W tym głosowaniu. Tak. Każdy głos to było 10, na tak to było 10 punktów plus, a na nie to 10 punktów minus. To jest ocena pani pracy, pani aktywności dla tej społeczności, dla tych ludzi tutaj, obwodnica suwalska, jednostka wojskowa, tak, która została w Suwałkach. To są wszystko te problemy, którymi pani się borykała w czasie tej mijającej kadencji. Oczywiście udało się wiele problemów rozwiązać. To, co pan redaktor powiedział, pozostawienie wojska w Suwałkach, obwodnica suwalska, augustowska, szpital wojewódzki w Suwałkach, również kwestie połączeń kolejowych. Tu wiele było aktywności na rzecz naszego regionu. Oczywiście we współpracy z samorządami, bo samemu to trudno wszystkie kwestie rozwikłać, to trzeba zespołowej gry. Udało nam się wspólnymi siłami, wspólnym zaangażowaniem, uważam, wiele osiągnąć dla naszego regionu. Jeszcze dużo trzeba. Mamy wiele potrzeb. Mam nadzieję taką, że uda nam się jeszcze pozostałe plany zrealizować i jestem przekonana, że te głosy na nie, których było niespełna 20% w stosunku do 80 paru procent na tak, są tymi głosami, które należy wziąć bardzo pod uwagę i starać się również odpowiedzieć na te głosy krytyki, które również płyną pod kątem tego, co się realizuje na rzecz naszego regionu. Czyli jest to ta rozmowa z wyborcami, o której w tej chwili Platforma prowadzi, którą chce się dowiedzieć, czego my oczekujemy jako wyborcy. Ja zawsze wyznawałam, przepraszam, taką zasadę, że rozmowa z ludźmi jest najistotniejsza. Jestem zawsze otwarta na wszelkie i głosy krytyki, i głosy również niepozytywne, ale przede wszystkim na to, żeby spotykać się z ludźmi, żeby mieć czas dla nich, bo to jest bardzo istotne i zapraszam do swego biura i również zachęcam do tego, żeby rozmawiać, przychodzić i dzielić się swoimi problemami, jak również swoimi spostrzeżeniami w różnych dziedzinach życia społecznego. Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję.
To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.